Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt, witam was w kolejnym odcinku GTA. Powracamy z kolejnymi zabawami z hajsem, mamy trzecią misję przed nami. Jak sami widzicie, mamy 2 minuty po północy w poniedziałek, znowu sobie doczekałem do tego terminu. Po raz kolejny nie będąc pewnym, czy to ma jakikolwiek najmniejszy sens. I cóż, tym razem trochę będzie inaczej, tym razem zmieniamy taktykę. Otóż nie kupujemy akcji przed zrobieniem misji. Ponieważ one chyba cały czas spadają, ceny tych akcji. Jest to konkretnie, wam pokażę, firma, która się zwie Vapid. Zobaczmy sobie, gdzie to jest. W Bałsaku jest Vapid. Zobaczmy sobie Vapida, gdzieś na dole powinien być. Widzicie, to cały czas spada, tak więc to chyba jeszcze może troszeczkę spadnie. Ale to szczerze wyjebane, będę po prostu robił to, co mi każe gra. Znaczy to, co mi każe poradnik, przepraszam. Kupimy akcję dopiero po zrobieniu tej misji, tak więc let's do this. Zobaczymy, bo już nie pamiętam, co to będzie. Guy's called Isaac Penny, ruthless vulture capitalist, about to take a controlling interest in Vapid Motor Company and sell thousands of workers down the river. Penny's one of those tight-fisted billionaires, rides the same bus to and from work every day. I was thinking you could take over the route and... Drop the ass off where he needs to go. I got it. Good. Oh, one thing. If I was you, I wouldn't buy any Vapid stock until the acquisition falls through. A no widzicie, właśnie, dlatego jest porada, żeby nie kupować tych akcji, póki to przejęcie nie będzie już rozjebane, a będzie rozjebane, kiedy my tego gościa załatwimy, dlatego właśnie z akcjami Vapida się wstrzymamy z zakupem do czasu właśnie, aż gościa nie załatwimy, ponieważ kiedy nam się go uda załatwić, Vapid nie zostanie przejęty i jego akcje pójdą w górę, najwyraźniej. A więc jedziemy, let's fucking do this. Wow, coś tam rozwaliłem przy okazji. Zakręcamy tutaj na lewo, dam radę? Dałem radę, proszę bardzo, pełna prędkość, dziwko, to jest to. Yeah, granie wyrabia z renderowaniem otoczenia w ogóle dla mnie, pomocy. Mamy w sumie już tutaj gdzieś się zatrzymać, tutaj mamy autobus, który mamy sobie zabrać, więc wysiadaj, Franklin. No i co, no i lecimy. Tutaj się chyba wsiada do autobusu, no tak. No i co? Jedziemy! Nikt absolutnie się nie skapnie, że podpierdalamy. Zatrzymuj się na każdym przystanku, aż namierzysz cel. No cóż, misja jest zajebiście ekscytująca, ponieważ naszym celem jest bycie takim legit busiarzem, true story. Aczkolwiek na szczęście nie musimy kompletnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego, co jest zdecydowanie plusem, tak więc zbierajmy po kolei ludzi. Trochę się zdziwią, jak się skapną, że tak naprawdę... Okej, ludzie, wybaczcie tą przerwę, aczkolwiek nie przejechałem wiele, skończyło mi się miejsce na dysku, a potem cały program do nagrywania zaczął mi się pierdzielić normalnie jak kiełbasa w maszynce do mielenia mięsa, a cokolwiek by to nie miało znaczyć. Jeździmy dalej po przystankach, to jest dopiero drugi, ominęło was dosłownie parę sekund. Szybko całkiem udało mi się na szczęście zorientować, co się dzieje. Tak więc kontynuujmy tutaj naszą podróż, rozpierdalając lampy. Ale panie, to nie jest moja wina, że wy pasów nie macie. To nie ja tak zaprojektowałem autobusy. Przykro mi, kurwa, bardzo mi przykro. Będę jeździł, jak mi się będzie podobało. A która jest w ogóle godzina? Kto kurwa jeździ tymi busami o 1:30? Od kiedy one tak szybko przyjeżdżają na przystanki? Nie, nic nie piłem, chuj ci tak naprawdę do tego, panie Bombel. Co, ty myślisz, że jest jeden kierowca, jednego busa? Nie wiem, może w Ameryce tak jest. Ludzie się zaprzyjaźniają z kierowcami busa, ale w Polsce tak nie jest. Przynajmniej w... Kurwa. Masz coś do mojego stylu prowadzenia pojazdów, dziwko? Mam nadzieję, że nie. Gdzie jest nasz kolega? Biznesmen, ten wygląda na biznesmena. Late. That'll be 150. Mr. Penny, ain't it? Bear hike. Forget about it. Spendthrifts. Rozrzutnicy? Kurwa, $1.50, jakiś bogaty biznesmen nie chce kurwa zapłacić? A spierdala na ukradzionym rowerze? Co za gnida społeczna? Jedziemy za nim, zobaczymy, wciśniemy się tutaj, nie wiem. YOLO! Kurwa mać, nie trafiłem go, ale jajca. Chodź tutaj, gnido pieprzona. Nie uciekniesz mi. O nie. Kurwa, co za człowiek. Kurwa, co za człowiek. Nie udało mi się go trafić. Teraz go już dogoniemy. Najprościej będzie go gonić z tej perspektywy. Giń!
O cholera, ty nie miałaś ginąć w sumie, ale... Dobra, nie zginęła, więc jest okej. Wysiadamy z autobusu, opuść obszar, nie wiem, na chuj mi ta broń tutaj. Mamy rower, idealnie. Najlepszy środek transportu w tej grze, czyli rower. Spierdalamy stąd. ludzie w tym autobusie muszą mieć zajebiste reakcje, w stylu takiej: ja pierdolę, co się kurwa dzieje? Czemu kierowca zabił człowieka? Kierowca zabił człowieka, wysiadł, usiadł na jego ukradzionym rowerze, coś tam, ja pierdolę, jaki jaja. Dobra, no okej, tak więc czas na akcję z naszymi ukochanymi teraz. Z naszą ukochaną giełdą, tak więc weźmy sobie to. Pieniądze i usługi, bierzemy naszego, to jest na bałzaku, Vapid nasz kochany. Vapid, proszę bardzo. Tak więc kupujemy akcje. Załatwione. Kup. Bierzemy jak najwięcej się kurwa da. Kupujemy jak szaleni. Tym razem może sobie poświęcimy chwileczkę czasu, żeby trawerem gdzieś tam podjechać i optymalnie tutaj spać. Potwierdzamy. Mamy zapis jakby co. Weźmy sobie Michaela teraz. No i co? No i potem będziemy spali i czekali, aż cena wzrośnie do, zaraz wam powiem, jakiego zwrotu, przynajmniej powinna wzrosnąć zgodnie z poradnikami. Nie, tylko siedzi kurwa i telewizja na stop ogląda, albo morduje ludzi, albo ubija deale, nieważne. Dobra, bierzemy internety, tego, bałzak, rynki, na sam dół, Vapid. Cena zaraz pewnie zacznie wzrastać, coś tak czuję. No i co? Kupujemy! Trochę się tutaj trzeba naczekać, żeby całe te nasze pieniądze wydać. 297 jebanych milionów. Czas na Trevora. Trevorem może już sobie właśnie do jakiegoś domciu podjedziemy. Ale jest nawet gdzieś w mieście, pewnie w fontannie najebany, pije z niej albo się w niej kąpie. Żyga do niej, no tak, nie, przepraszam. Z fontanną to jest żyganie zawsze. Nigdy więcej nie jeść Hindu. Aha, czyli że nie hinduskie żarcie, tylko Hindusów. No dobra. Dobra, Trevor, dobra, okej. Nie będę tego komentował, bo to chyba nie ma większego sensu. Dobra, Vapidzie, mam nadzieję, że się odbijecie od dna i dacie mi bardzo ładny zwrot mojej inwestycji. Potwierdzamy, wychodzimy. Dobra, panie Trevor. Proszę przejść na drugą stronę. To jest twój samochód, jedziemy do ciebie i będziemy sobie spali. Teoretycznie czekamy około 48 godzin na to, aż te stawki tutaj wrócą do normalnego stanu, znaczy odbiją się i wartość ich na giełdzie wzrośnie. Zostawmy sobie tutaj do kryjówki trasę, pewnie jakoś tędy. Kilometr 19, proszę bardzo. Myślę, że będziemy melinowali w tym, w naszym domku. Znaczy, Boże, w naszym strip clubie właśnie, nie w naszym domku. Nasz domek jest przez naszą matkę zajęty i tak. Sprzed dwóch odcinków, bo ten odcinek nagrywam zaraz po poprzednim prawie. Widziałem sprzed dwóch odcinków waszą poradę, gdzie odnaleźć tą karetkę. I ja nawet pamiętałem sam, że po prostu przy szpitalu ta karetka jest. Ale się nie chciałem tym zajmować wtedy akurat, szczerze mówiąc, kiedy ta matka nas dopadła. Więc po prostu się zajmiemy tym jakoś później fabularnie. Może w tym odcinku, kiedy będę Michaelem starał się robić tą misję związaną z Epsilonem. Widzicie, rozumicie. Dobra. Jakaś panienka z okienka jest. Nie wiem, czy byłaby na mnie chętna. Trochę takim niezbyt za bardzo samochodem bym podjechał po nią, ale to by była suką, gdyby mnie nie przyjęła do siebie. Są w końcu prostytutki. Kto im powiedział, że one mogą mieć jakieś wąty? Zapiszmy grę zatem. Jedziemy. Śpimy Trevorem. Teoretycznie 48 godzin snu. Znaczy czekania ogólnie. 48 godzin czekania, czyli spanie 4 razy Trevorem, powinno zagwarantować nam pełen wzrost z powrotem tutaj tego Vapida do kwoty. O, widzicie, już jest mały wzrościk, idzie powoli do góry. 100% zwrot teoretycznie tutaj będzie możliwy. I przeczytałem też jakieś potwierdzenie, że na PC-cie, jak ktoś grał jeszcze w czerwcu, to jeszcze ten 100% zwrot był łatwy do osiągnięcia. Tak więc czekajmy, już mamy 24 godziny po naszej akcji. Zapisywać sobie lepiej będę grę na taki wszelki wypadek. I te piękne tatuaże Trevora jeszcze. Jak tam? A, 0,91, ale to powinno wystrzelić w niedługim czasie, szczerze mówiąc, w taki dość znaczny sposób, po prostu nagle tak pyk i gotowe.
I właśnie w tej chwili wracamy, właśnie w tej chwili znaleźliśmy się w momencie, w którym już po prostu nie mamy kompletnie miejsca na... Znaczy, zniknęły wszyściutkie nasze zapisy z czasu, kiedy robiliśmy fabułę i zastąpiliśmy je wszystkie tymi, które tam robię, odkąd zacząłem się bawić hajsem. Ale spójrzmy prawdzie w oczy, niepotrzebne mi są zapisy z fabuły. Skończyłem ją, skończyłem. Gotowe. Dobra, panie Trevor, jak tam nasza giełda? To na razie spaliśmy 3 razy, to teoretycznie nie jest całość, którą musimy wyspać. 3,63%. To na pewno nie jest taki zwrot, jaki nas interesuje. Ale i tak będziemy mieli zwrotu tutaj 10 milionów, nie? Zysku, znaczy zysku. Dobra, aby zapisać grę, umbrella, ela i tak dalej, takie tutaj, wiecie. Hausy, hip-hopy można sobie odprawiać. Dobra, pytanie brzmi, czy teraz właśnie w ciągu ostatnich 12 godzin, jak spałem, te akcje zdołały wypierdolić do góry i są teraz warte ekstremalnie duże kwoty. Celujemy w 100% zwrotu. Mam nadzieję, że już tyle będzie i nie muszę więcej spać. 5,67. Wapit, rośnij, kurwa, czemu nie rośniesz? Zapisz grę. Jeszcze raz śpimy. Najwyraźniej 48 godzin to za mało, żeby te akcje poszły do góry. Nie wiem, kurwa, jak te poradniki są robione. No ale cóż, no. Co ja poradzę? Najwyraźniej trzeba zaczekać dłużej. Internety robię, imponuje tobie. 11% zwrotu. Serio, 12 godzin. Jedno 12 godzin, drugie, trzecie, czwarte, piąte i kurwa po prostu raz za razem. Wyłączę sobie internety w telefonie, bo będą mi przeszkadzać. No to co? No to kurwa śpimy dalej. Mamy dołek z ostatnich, wartość teraz rośnie, do góry rośnie, ale to nas naprawdę interesuje zysk pokroju 100% zwrotu. A już tam 200% zwrotu. No, zysk nas interesuje, czysty zysk. Czekamy na 100%, mam nadzieję, że tych 100% nie prześpimy. I damy radę. Nie wąchaj tych paluchów, brudasie! Czemu ty to robisz w ogóle? Ja rozumiem, raz, dwa, ale kurwa, za każdym razem? Proszę bardzo, mamy 15% zwrotu, ładnie idzie do góry. Nie rozumiem tylko tych kwot, że co, że niby w ciągu ostatnich 5 godzin ta cena była taka ogromna? Szczyt z ostatnich 5 godzin, dołek z ostatnich 5 godzin. Jakich kurwa 5 godzin? Na pewno nie w grze. Coś się kurwa dziwnego dzieje. No ale cóż, już mamy 42 miliony zysku na naszej transakcji, tak więc całkiem ładnie kwoty. 42 miliony to jest chyba wystarczająco, żeby kupić tutaj wszystkie zajebiste samochody. Ale nam jest mało, zapiszę sobie grę asekuracyjnie. A na multibójstwie najlepiej nadpisywać to ostatnie, skoro tam już wszystko powiedzmy mamy klepnięte, działa i zrobione. To jedziemy dalej. Kusi mnie strasznie, żeby już teraz sobie pokupować różne rzeczy, ale im więcej zainwestujemy przy naszej ostatniej misji zabójstwa, tym większy będzie zysk i tym więcej będziemy mieli do wydania. Więc nie ma żadnego sensu wydawać teraz jakichkolwiek pieniędzy na cokolwiek. Dobra, internety. Pieniądze, bałzak, portfolio. 22%. Nadal do góry. Idziemy, hej! Poprzednio. 261. Wartość 170. No dobra, kurwa, no nie rozumiem tych wykresów trochę, bo trochę dziwnie działają, powiedzmy, ale już to oleję i śpimy dalej. Jak widzicie, nie wszystko, co znajduje się w poradnikach internetowych, ma kurwa jakikolwiek najmniejszy sens, chyba że ja po prostu omijam te. Że wiecie, to w czasie, gdybym spał 6 godzin, to by było w ogóle 300% zysku, ale przez kolejne 6 godzin spadło tak bardzo, chociaż wątpię, no. No ale cóż. Gra już mnie robi w chuja i zmusza do sprawdzania non-stop, kurwa, giełdy. A, 27%. No rośnie, ale w chuj powoli rośnie. No i na najzwyczajniej w świecie. No ale zwroty są, no nie czarujmy się, zwroty są. Gotówka leci do góry. A my sobie śpimy, wydupcamy się na łóżku. Mamy wszystko kompletnie gdzieś. Wiemy, że kiedy my śpimy, nasze miliony się mnożą. I to jest piękne uczucie. Szkoda, że nigdy w życiu takowego nie doświadczę. Tak naprawdę. Mi się mogą mnożyć tylko hajsy, jeżeli wiecie, ja śpię, a wy oglądacie moje filmy, ale to niestety nie są miliony. 38%, o, jakoś tak ładniej poszło do góry, widzę. Mamy już zysk 113 milionów na tej transakcji, czy celujemy właśnie w zwrot 100%, co nam powinno dać jakieś 600 milionów dolarów, kiedy zakończymy tutaj tę akcję.
to oczekiwanie, a następna, czwarta i ostatnia misja zabójstwa, niestety ostatnia, da nam zwrot między 37 a 46%, tak więc myślę, że dobijemy do miliarda. Jakoś tak dobijemy, niekoniecznie dobijemy, ale i tak będziemy mieli wystarczająco dużo tych pieniędzy. Na, na, ra, ra. Wąchamy paluchy, najpierw drapiemy się po dupie oczywiście, tutaj przeprostujemy kark. Jesteśmy wyspani na 19 stronę, internety. Den, den, 38 i 44, proszę bardzo, ale zdecydowanie dłużej trzeba spać niż jakikolwiek poradnik mówił, jest sobota. Myślę, że do poniedziałku to po prostu ceny wzrosną o tyle, o ile powinny wzrosnąć. Jeżeli słyszycie klikanie klawiatury w tle, wybaczcie, to jest moje tak zwane wkurwione klikanie, bo mi się już nie chce spać i spać i spać. I znowu widzieć to drapanie się po dupie i wąchanie paluchów. Cały czas jedna i ta sama animacja. Mogli zrobić więcej, szczerze. Tutaj się nie postarali jak na taką grę. 58%. Dobra, zwrot już zaczyna coraz szybciej zapierdalać do góry. Nadal tych wykresów nie rozumiem, co to ma kurwa znaczyć, bo trochę to nie pasuje. No ale cóż. Nie będę już tego analizował. Nie, godziny wewnątrz gry, czy nie wewnątrz gry, o chuj chodzi, czy może 5 godzin gry w tamtą stronę, czyli jakieś 15 minut czasu rzeczywistego, akcje były warte tak w chuj, nie wiem. 171 milionów zysku już. Zapiszmy znowu grę na wypadek, gdybyśmy cokolwiek przegapili. Gdybym cokolwiek przegapił w taki sposób, to po prostu bym sobie cofnął się do jakby jedno spanie wcześniej i czekał nie śpiąc, po prostu bym stał w miejscu, patrzył się na zegarek w grze. No i czekał właśnie na moment, kiedy mi się tutaj dobre rzeczy podzieją. Czyli stawki będą najwyższe. Co miejmy nadzieję stanie się już teraz w tej chwili, chociaż wątpię. Pieniądze, usługi, Bałzak, moje portfolio, 65% zwrotu. To jeszcze nie jest to, na co czekam. Zapisz, śpi, nie zapisz, jeszcze raz. Jak to było z Mad Maxa? Live, die, repeat. Nie, to było z Edge of Tomorrow. Live, die, live again. Tak było w Mad Maxie. O Boże, Boże. Mylą mi się filmy. A niedługo takie fajne filmy. Nie wiem, czy wiecie, ale już w piątek wychodzi Ant-Man. Ja pierdolę, jaki jestem nafazowany na Ant-Mana. Każdy film Marvela to jest dla mnie po prostu jak manna z nieba. 81%. Czekamy dalej. Mamy już zysk 242 milionów dolarów, siedząc w kanciapie i śpiąc na brudnej kanapie pokrytej puszkami. Szkoda, że nie ma jakichś takich zmian w wyglądzie bohaterów czy w ich otoczeniu, zależnie od naszej tutaj majętności w grze. Wiecie, tak jak na przykład w grach RPG, jak ktoś jest dobry czy zły, to w Fable'u na przykład rosły rogi albo pojawiała się aureola. Tutaj jedyny wyznacznik to majątek, bo decyzji moralnych za dużo tutaj nie ma. Fajnie by było, gdyby to się jakoś zmieniało. O Boże, spis dochodów, zajebiście. Ja ci kurwa pokażę moje dochody. Mamy procent zwrotu 100%. I widzicie, teraz dopiero zauważamy, że to zaczyna spadać powolutku, a złapaliśmy się na całkiem niezłą cenę. Tak więc uwaga, badum, badum. Moje portfolio wyprzedaj, potwierdź. 591 milionów dolarów na naszym koncie. Co się dzieje się? Pięknie, Franken chilluje się w twoim domku, teraz parę kliknięć na telefonie, jest bogatszy o tam 300 milionów dolarów. Pięknie. I like this. A rara, nie chcę zapisywać gry, chcę być bogaty. Bałzak. Moje portfolio, 298 milionów bogatszy jesteś. Proszę bardzo, nie musisz dziękować. Jak ja lubię duże numerki, jak ja lubię duże kwoty, duże numerki. Fajnie jest czasem sobie tak pofantazjować. Hey, baby, no thanks, gorgeous. I'm happily married now. Co ty kurwa powiedziałaś? Widzisz, że mam na ręku pierścionek i pytasz się mnie, czy ja chcę z tobą coś teges? Wypierdalać! No, panienki. Już was tutaj nie ma. Internety, pieniądze. Nie, tego nie chciałem. Kanceluj, nie chcę tego. Pieniądze, usługi, Bałzak, moje portfolio, wyprzedaj, potwierdź! 595 milionów, najbogatszy jest chyba Franklin, tak mi się wydaje, ale to nieważne. Dobra ludzie, ja sobie zapisuję grę, akcje z hajsem numer 3 wykonane, mam nadzieję, że się wam podobało mimo wszystko. Zakończymy tutaj odcinek, jednak nie będziemy robili drugiego, bo uwaga, idę coś nagrać z Cubonem. Dave dzwoni? No dobra. Michael! Davey! Are you behaving yourself? Oh, but of course. And how are the kids? They're good. I actually mean that. Amanda too. How's work? Work, ach, it's fine.
Better than fine. It's good. Had a few lucky breaks. Look after yourself, Mike. You too, Davey. You too. A, czyli takie dupogadanie. Dobra, ludzie, w następnym odcinku powrócimy z ostatnią misją, w której być może już zaczniemy wydawać nasze hajsy. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, zostawcie like, trzymajcie się i pa, pa.